programie Kwadrans Akademicki dziś zapraszamy na relację z konferencji naukowej pod hasłem Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz systemu ratowniczo-gaśniczego. Głównym organizatorem wydarzenia był Dolnośląski Urząd Wojewódzki, współorganizatorami zaś Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i Szkoła Policji w Katowicach. Żyjemy w czasach, w których zagrożenia ewoluują, zmieniają się na bieżąco i ta wymiana doświadczeń służb uczestniczących w procesie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, województwa jest niezbędna. Każda akcja ratownicza, każda sytuacja kryzysowa, z którą przychodzi zmierzyć się służbom administracji publicznej, niesie za sobą szereg wniosków, przemyśleń i taka konferencja pozwala na to, żeby te różne spostrzeżenia między sobą wymienić i docelowo przełożyć je na praktyczne działania, wzmacniając bezpieczeństwo mieszkańców. Prowadząc kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, dbamy o ścisłe kontakty z lokalnym establishmentem zajmującym się bezpieczeństwem. Oczywiście kwestia główna to współpraca ze Strażą Pożarną, z Policją, z instytucjami takimi jak Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego. Najważniejszą istotą tego spotkania dzisiejszego jest zdiagnozowanie istniejących problemów i jak najszybsze podjęcie działań, oczywiście w granicach regulacji prawnych, aby te doświadczenia przełożyć na jeszcze wyższą skuteczność działań ratowniczych. W wydarzeniu wzięło udział około 150 osób. Spotkali się przedstawiciele wydziałów dotyczących zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych, studenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele państwowych straży pożarnych z terenu województwa. Mówimy o współpracy administracji rządowej z samorządową. Na szczeblu lokalnym, czyli tym powiatowym, krajowy system ratowniczo-gaśniczy bardzo mocno musi polegać na integracji. To tutaj są działania ratownicze. Bardzo istotną rolę w systemie ma samorząd, ponieważ zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa, natomiast starosta określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. My jesteśmy bardzo poważnym narzędziem państwa w realizacji wszystkich działań ratowniczych, dlatego chcemy polepszyć, poprawić jeszcze bardziej skuteczniej nasze wspólne działania, bo jednostki ochotniczych straży pożarnych to dla nas nieodzowna pomoc. System bezpieczeństwa nie poradzi sobie, ponieważ nasze plany co do rozmieszczenia, co do funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oparte są przede wszystkim o kryterium dotarcia do osób potrzebujących pomocy. I tutaj jasno i wyraźnie widać, że formacje państwowe, ich rozmieszczenie jest tylko takim sygnałem, gdzie ratownictwo się zaczyna, to na tym wyższym poziomie. Natomiast ta podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej leżą po stronie również samorządu. Te spotkania dotyczą spraw, które na co dzień nas spotykają, czyli współpraca z samorządami w zakresie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest podstawą systemu bezpieczeństwa w Polsce. Nasza dyskusja będzie przebiegać wokół pewnego rdzenia, którym jest współpraca samorządu terytorialnego z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Przypomnę, że to dzisiaj najliczniejsza struktura zrzeszająca w swych ramach zarówno Państwową Straż Pożarną, jak i ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy spełniają wymogi odpowiednie do tego, żeby sprostać wyzwaniom godzącym w bezpieczeństwo powszechne. To nie pierwsza tego typu inicjatywa. Z uwagi na zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa, zarówno te określone mianem dynamicznych, jak i te określone mianem chaotycznych. Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy konferencji podkreślali jedno: połączenie teorii z praktyką to bezcenny element niosący same korzyści. Dzisiaj teoria, ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej wnioski z dzisiejszej konferencji, czyli sprawy współpracy samorządu terytorialnego z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, żeby jak najszybciej wcielić się w życie i w realne działania. Jako człowiek, który para się na co dzień działalnością naukową i dydaktyczną, z ogromną radością przyjmuję wszelkie propozycje spotkań z praktykami. To między innymi sposób na wypełnienie służebnej roli nauki wobec praktyków, to również możliwość spotkania się i wymiany poglądów
uzupełniamy się nawzajem, uczymy się od siebie nawzajem. A jeśli przy okazji są również obecni studenci, to radość jest tym większa, zarówno dla jednego, jak i dla drugiego środowiska. Mówią dzisiaj praktycy i naukowcy. I ja na przykład w swoim wykładzie będę mówił dużo o doświadczeniach i realnych działaniach, które już mieliśmy i konieczności wdrożenia pewnych wniosków i nie po... I może integracji naszych wysiłków i finansowych, i organizacyjnych, które niewątpliwie powinny wręcz poprawić i zmniejszyć koszty funkcjonowania, ponieważ wydaje się, i to jest jakby udowodnione też przez świat nauki, że w dziedzinie bezpieczeństwa ta nauka i doskonalenie traktowane było troszeczkę rozbieżnie, czyli Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy doskonalił swoje umiejętności ratownicze, organizacyjne, natomiast samorząd terytorialny, który ma też zadania z zakresu bezpieczeństwa, realizował swoje doskonalenie w zakresie zarządzania kryzysowego. My dzisiaj musimy to wszystko połączyć. Te działania, które na co dzień podejmujemy, wiążą się z tym, że musimy mieć tego szkolenia dużo. I tego przykładem jest ta konferencja, która pomoże nam wypracować formy tej współpracy z samorządami, tak żeby te nasze jednostki ochotniczych straży pożarnej równie sprawnie współpracowały z Państwową Strażą Pożarną, jak i z samorządami. Jest to doskonała okazja na to, by studenci nasi mieli dostęp do najnowszej takiej wiedzy dotyczącej zarządzania kryzysowego w obrębie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To jest główna motywacja, główny powód. Należy teorię wspierać praktyką, łączyć. My głównie zajmujemy się w uczelni, powiedziałbym, takimi kwestiami teoretycznymi, ale nie do końca. No, teoria w przypadku tego kierunku bez wsparcia doświadczeniem praktycznym mija się z celem. Z satysfakcją odnotowuję fakt, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy i uczelnie partnerskie dziś nie tylko pochodzące z regionu są otwarte na to wszystko, co niesie z sobą rzeczywistość, współczesność. Nikt nie wie, co będzie jutro, cóż dopiero zastanawiać się, co będzie pojutrze. Jesteśmy tutaj po to, żeby odnajdywać prawdę. Pośród wykładów, jakich mogli wysłuchać uczestnicy konferencji, była m.in. prelekcja profesora Bernarda Wiśniewskiego pod hasłem Bezpieczeństwo powszechne, pojęcie istota system, o prawnych aspektach kooperacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z samorządem terytorialnym mówił dr habilitowany Tadeusz Kocowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś o wsparciu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przez Siły Zbrojne RP dr habilitowany Zdzisław Jagieło, profesor legnickiej PWSZ. Zatem czym jest system bezpieczeństwa powszechnego? Wypracowano definicję tego systemu również w dokumentach, które trafiły do urzędów obsługujących naczelne i centralne organy administracji rządowej wtedy, czyli w 2007 roku, która to definicja stanowi, iż system bezpieczeństwa powszechnego to dający się wyodrębnić systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zbiór organów władzy, administracji, metod administracji, działań związanych z ochroną i tutaj znowu życia, zdrowia ludzi oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk naturalnych i awarii technicznych. Jeżeli sięgniemy do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku do artykułu 164, ustęp 1, znajdziemy zapis, który stanowi, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest oczywiście gmina. Ale dla nas ważniejsze, dla mnie z punktu widzenia dzisiejszego wystąpienia, ważniejszy jest ustęp 2, który stanowi, że inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. I tu po raz pierwszy pojawia nam się w akcie prawnym najwyższej rangi, pojawia nam się słowo, określenie lokalny. I idąc dalej już za ustawami samorządowymi, znajdziemy w artykule 1, ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym zapis, który stanowi, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, co jeszcze nie do końca wyjaśnia zasięg prawny pojęcia bezpieczeństwo lokalne. Przeznaczenie i zadania krajowego systemu, geneza rozwiązań systemowych, podmioty systemu i środowiska bezpieczeństwa powszechnego.
Proszę zauważyć, że ochrona życia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i tak dalej, to jest właśnie ochrona przeciwpożarowa. I teraz proszę zauważyć, jak zabierzemy ochronę przeciwpożarową, może nam powstać ustawa o ochronie życia, zdrowia, mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. I inne miejscowe zagrożenie jest to uniwersalna definicja, która obejmuje inne niż pożar, klęska żywiołowa, każde zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody. Zdaniem uczestników spotkania uczelnia to doskonałe miejsce na przeprowadzenie takich konferencji naukowych. Z pewnością można liczyć na to, że wielu absolwentów wyższych szkół jest przyszłością tej kadry, która odpowiada za bezpieczeństwo, czy w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czy na poziomie administracji publicznej. Musimy robić to, znaczy należy robić to w miejscach takich jak ta, żeby nie oddzielać się czy w urzędach, czy w zamkniętych komendach. Natomiast tutaj i też materiał, jaki na pewno powstanie też z tej konferencji, udostępniony adeptom, studentom, na pewno będzie niósł same korzyści. Konferencje są niezbędne. Prosimy, aby w tym procesie doskonalenia naszych działań uczestniczył świat nauki. Świat nauki ma bardzo takie inne przede wszystkim podejście do zagadnień z zakresu bezpieczeństwa. Nasze ustawy, które weszły w życie w 1992 roku, funkcjonują i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bardzo mocno ewoluował w czasie tych wszystkich 23 lat trwania chociażby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a dzisiaj to jest tematem. Nasze ustawy generalnie powstały na uczelni, na Uniwersytecie Wrocławskim. Uniwersytet Wrocławski ma bardzo duży wkład w tworzenie ustaw strażackich. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni i dzisiaj Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, które bardzo mocno od wielu lat uczestniczą w tym poznawaniu nauk o bezpieczeństwie. Świat nauki jak najbardziej tak, ze świeżym podejściem, oczywiście w dziedzinie nauk społecznych i nauk prawa. Na uczelni są również przyszli adepci pożarnictwa, również na studiach podyplomowych kontynuują swoją naukę, pogłębiają wiedzę, także to jest bardzo ważne dla nas. W programie konferencji przewidziano również dyskusję uczestników spotkania.